Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 96. odcinek Zarychty na Solo. Wracam po bardzo długiej przerwie, ale wybaczcie, priorytety niestety zmusiły mnie do tego, że ostatnie tygodnie poświęciłem w 100% na pracy nad Magic Basketball. Udało się nam uruchomić już stronę internetową, do której link znajdziecie w opisie tego filmiku. Udało nam się też uruchomić już aplikację, którą też możecie pobrać zarówno na telefony z Androidem, jak i telefony z iOS. Linki do nich też znajdziecie w opisie. Oczywiście z aplikacji możecie pobrać wydanie zerowe, także zapraszam Was do tego. Natomiast ja od dzisiaj wracam do regularnego mówienia Wam o tym, co się dzieje w NBA, o tym, co się dzieje w playoffach. Pierwsze dwa dni sobie na razie odpuścimy, gdyż na pewno dobrze wiecie, co się działo, tym bardziej, że były to mecze bardzo często o dobrych dla nas porach, więc można było oglądać. Natomiast skupię się na tym, co wydarzyło się w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli trzeci dzień playoffów, i mieliśmy dwie pary, w których w tej chwili wynik brzmi już 1-1. Mianowicie Sixers zrewanżowali się za porażkę niespodziewaną Nets w meczu otwarcia, natomiast Clippers zrobili największy comeback w historii playoffów, pokonując na wyjeździe faworytów do mistrzostwa, czyli Golden State Warriors. Ale po kolei. Czym się charakteryzują playoffy? Tym, że jeżeli przegrywasz mecz numer 1, to wcale, nawet jeśli jesteś faworytem, to wcale nie znaczy, że już jesteś na straconej pozycji, bo rywal i tak musi wygrać 3 z kolejnych 6 spotkań, żeby cię pokonać. Dlatego też porażka w meczu numer 1 wcale nie postawiła jeszcze bardzo pod ścianą Philadelphia 76ers. Oczywiście sprawiło to, że Sixers musieli wygrać mecz numer 2, znaczy powinni wygrać mecz numer 2. No i też tak się stało, chociaż wcale nie było łatwo, bo do przerwy Sixers wcale nie byli jakoś mocno lepsi od swoich rywali. Dopiero przerwa tak naprawdę sprawiła, że Sixers weszli na wyższe obroty. Drugą połowę Sixers zaczęli od stanu 14-0, taką serię mieli. Później ta seria przedłużyła się do 21-2, a skończyli na 51-23. I te 51 punktów zdobytych w trzeciej kwarcie to jest wyrównany rekord w historii NBA, w historii playoffów. Zdaje się w 1962 roku Lakersi tyle rzucili w jednej z kwart w playoffach przeciwko Detroit Pistons, czyli 57 lat temu. Także dosyć konkretny rekord z brodą został wyrównany. Kluczem do tego zwycięstwa był Joel Embiid, który nie wiadomo było, czy w ogóle zagra. Z tego względu, że Embiid cały czas ma jakieś problemy z lewym kolanem i do końca nie było wiadomo, czy wystąpi. Ostatecznie jednak zagrał, rzucił 23 punkty w 21 minut gry, ale to on też w trzeciej kwarcie rozpoczął tą serię. On rzucił pierwsze 8 punktów w trzeciej kwarty i to on napędził tą dobrą grę Philadelphia 76ers. Z drugiej jednak strony mogło go nie być w tym meczu już w pierwszej połowie, gdyż w drugiej kwarcie uderzył łokciem Jareta Allena. Sędziowie oglądali zapis wideo z tego wydarzenia i dali mu flagrant foul typu pierwszego. Natomiast gdyby dostał flagrant foul typu drugiego, od razu zostałby wyrzucony z boiska. A tak został na boisku i Sixers wygrali to spotkanie. Oczywiście to nie jedyny powód, dlaczego wygrali. Oczywiście nie sam Embiid. No, w pierwszej połowie trzymał ich w grze chociażby Boban Marjanović, który rzucił 14 punktów do przerwy. Świetny był z powrotem Ben Simmons, który po tym, jak mecz numer 1 zagrał bardzo słaby, jak został wybuczany przez kibiców, potem marudził w mediach na to buczenie, tym razem wrócił do swojej normalnej gry, zanotował triple-double i napędzał grę po prostu Sixers. Oczywiście tego też by nie było, gdyby nie trener, bo to w wywiadach pomeczowych powiedział zarówno Boban Marjanović, jak i Jimmy Butler, że trener w przerwie bardzo się wkurzył na swoich zawodników. Butler nawet powiedział, że był zaskoczony trochę tym, w jaki sposób Brown przemawia, bo tam doszło do jakichś przekleństw, co się Brownowi nigdy wcześniej nie zdarzało, i sam Butler oczywiście powiedział, jakżeby inaczej, no przecież Jimmy lubi takie rzeczy, że tego typu trenowanie odpowiada mu najbardziej i taki typ trenera i zwracanie uwagi jest zdecydowanie tym, co Butler lubi. No cóż, no, nie ma lepszego chyba sposobu, żeby zaimponować Butlerowi, więc wcale się nie dziwi, że mu się to spodobało. No cóż, Sixers całą tą trzecią kwartę wygrali 51-23.
To sprawiło, że w czwartej kwarcie nie musieli wygrać najważniejsi zawodnicy i chociażby Embiid dostał wolne, więc kończył na tych 21 minutach i to jest też bardzo ważne. Natomiast no, stan serii jest 1-1 w tej chwili i kluczem do dalszej rywalizacji będzie zdecydowanie zdrowie Embiida. Jeżeli on będzie w stanie grać, to Sixers są dalej faworytem. Jeżeli okaże się, że bez Embiida jednak będą musieli rywalizować, to już w tym momencie swoją większą szansę na pewno będą mieli Brooklyn Nets. Tak czy siak, trzecie spotkanie na pewno zapowiada się bardzo emocjonująco, tym bardziej właśnie z tego względu, że zaczynają się pojawiać pewne smaczki, tak jak chociażby rywalizacja Embiida z Jarrettem Allenem jest na razie dosyć jednostronna, no ale ten cios łokciem w twarz to już jest jedna rzecz, o którą gdzieś tam może powstać jakaś zła krew, tym bardziej, że sam Kenny Atkinson się też odnosił do tego po meczu, więc nie zdziwiłbym się, gdyby troszeczkę mocniej panowie się zaczęli masować. Aha, i te 145 punktów, które dzisiaj rzucili Sixers, to jest ich rekord w historii playoff. Ale ja nie lubię takich rekordów, tak z kronikarskiego obowiązku. Idziemy dalej. Drugie spotkanie, które dzisiaj mogliśmy oglądać, to rywalizacja Warriors z Clippers. No i Warriors stracili przewagę parkietu dzisiaj, ale w dłuższej perspektywie, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Moim zdaniem nie, gdyż Warriors dalej są faworytem, nawet mimo tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo pamiętajcie, Warriors prowadzili różnicą 31 punktów. 31 punktów przewagi. Takiej różnicy, takiej przewagi nie stracił nikt w historii playoffów, odkąd tam mogą się dokopać. Tak, LA Sports Bureau dokopało się, że wcześniej najwyższa różnica to było 29 punktów z półfinału w konferencji 1989, czyli sprzed 30 lat, kiedy Lakers odrobili 29 punktów straty i pokonali Seattle Supersonics. No i dzisiaj przebili ten wynik Clippersi, którzy odrobili 31 punktów przewagi. Oczywiście to jest ogromny kamień, głaz wręcz, menhir do ogródka Golden State Warriors, bo mając tak doświadczoną drużynę, tak zgraną drużynę, no nie można wypuścić 31 punktów przewagi, więc to jest zdecydowanie ogromny, ogromny minus dla nich. Czy im utrudniła to sytuacja z DeMarcusem Cousinsem, który złapał kontuzję w pierwszej kwarcie? Wydaje mi się, że nie, bo oni tą przewagę zbudowali już po tym, jak Cousins zszedł z boiska, więc tak naprawdę tu wielkiej wagi do połączenia tych dwóch rzeczy raczej bym nie brał. Natomiast kluczem oczywiście była druga połowa. No, po przerwie Clippers rzucili łącznie 85 punktów, ale nie tylko ich skuteczność była tutaj kluczowa. Warriors ewidentnie są rozkojarzeni w tej serii. W meczu numer 1 popełnili 22 straty, dzisiaj 21, z czego aż 9 miał Kevin Durant. Do tego Durant spadł w końcówce za 6 fauli. To był faul w ataku, ruchoma zasłona, chyba wtedy Klay Thompson wybiegał na szczyt do rzutu. Ewidentny faul, w ogóle nie ma dwóch zdań. Oczywiście Durant kłócił się z sędziami, że tego faulu nie było, co jest kretynizmem, no bo była to bardzo ewidentna ruchoma zasłona. No ale cóż, no, przyzwyczailiśmy się, że w tym sezonie Warriors regularnie kłócą się z sędziami, regularnie marudzą, wrzucają się na sędziów, więc no cóż. Tak jak mówię, w tej konkretnej sytuacji sędzia się nie pomylił, ale nie zdziwię się, jeśli ta reputacja, którą sobie przez cały sezon Warriors zbudowali, sprawi, że w którymś momencie sędziowie w bardzo wyrównanej sytuacji, przy bardzo wyrównanym gwizdku, zagwizdzą przeciwko nim, właśnie ze względu na tą reputację, więc to zdecydowanie wydaje mi się, że tutaj pracuje na ich niekorzyść. Wracając jednak do samego spotkania, co zdecydowało jeszcze o tej wygranej Clippers, to przede wszystkim fantastyczna dyspozycja ofensywna Lou Williamsa. Lou Williams rzucił dzisiaj 36 punktów, miał 11 asyst. Był szczególnie w końcówce nie do zatrzymania, kiedy w gierce 1-1 no, męczył po prostu czy to Carego, czy Klaya Thompsona i zdobywał kolejne punkty. Odpowiadał po prostu na wszystko to, co robili Warriors. Natomiast w ostatniej kluczowej akcji to nie on trafił ten rzut na zwycięstwo, można powiedzieć, tak? Bo to kluczową trójkę, która dała im prowadzenie, trafił debiutant Landry Shamet. Była jego czwarta trójka w tym spotkaniu i Shamet zdecydowanie pokazuje, że to był świetny transfer, wzięcie go do drużyny. I no i naprawdę to rzeczywiście super, super im wyszło. Oczywiście ten duet rezerwowych, czyli o Williamsie już powiedziałem, ale ten drugi też, czyli Montrezl Harrell, też był świetny, bo Harrell poszedł dzisiaj w 9-9 z gry. Do tego jeszcze trafił te dwa bardzo ważne rzuty osobiste, które dały im różnicę z +2 na +4 i tak naprawdę
w tym momencie Warriors no już byli praktycznie bez szans na to, żeby wyrównać to. Może gdyby trafił Klay Thompson tą trójkę, to wtedy jeszcze próbowaliby faulować i tak dalej, ale zdecydowanie plus 4 to już jest ogromna różnica. I o tyle się to bardziej chwali jeszcze Harrellowi, że on przecież w sezonie rzuca 60 kilka procent z wolnych, więc to zdecydowanie pokazuje, że świetnie się przygotował do tego momentu. Okej, co dalej? Dalej oczywiście Warriors są faworytami i nie ma tutaj dwóch zdań. Problem oczywiście dla nich jest taki, że prawdopodobnie DeMarcus Cousins skończył sezon. Nie wiadomo jeszcze dokładnie jak to będzie, nie ma jeszcze wyników badań. Być może nawet te badanie nie zostanie dzisiaj przeprowadzone. Natomiast Adrian Wojnarowski pisał już o tym, że jest duża obawa po stronie Warriors, że Cousins już zakończył sezon. Co dalej? Być może się okazuje, że to był jego ostatni występ w barwach drużyny z Oakland, z drużyny z Golden State, więc to też jest bardzo ciekawa historia. Okej, dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o pobieraniu zerówki Magic Basketball z linków, które macie w opisie. Pamiętajcie o tym, że możecie już zamawiać też albo pojedynczy numer, który się pojawi w czerwcu, albo też prenumeratę półroczną czy też roczną, więc to też Wam bardzo, bardzo gorąco polecam. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy podcast i do usłyszenia w następnym. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.